tym odcinku mówimy o efekcie łabędzia. I jak może to wpłynąć na wasze życie? Zaczynamy. Dzień dobry, tutaj Michał Szczepanek i Piotr Piwowar. Codziennie inspirujemy was do tego, aby ten dzień był lepszy od poprzedniego, a nasze perliste ciała i dzipkie głosy pokazują, gdzie mamy włosy. Dobrze, dobrze, połknąłem, bo bym wypluł znowu tej kawy przez ciebie. Jesteś przezabawny, naprawdę. Nawzajem. Proszę uwielbiam twoją kompanię w odcinkach. Dzisiaj odcinek o łabędziach, konkretnie o nas. Dlaczego jesteś łabędziem? Widziałeś, że ci więcej włosów tu wystaje od słuchawek do przodu niż mi? Ja mam tylko centymetr, a ty patrz, od razu widać, że jesteś... Ty jesteś takim starszym łabędziem, który się zaczesuje do tyłu, a ja takim jeszcze nieopierzonym. Ja mam zaczes stąd. Dobra, no, ale dobrze. Tylko masz tak turbo duży zaczes, że tak głęboko je zaczesujesz, więc nie widać, że jakbyś swojego żelu gdzieś nie użył, to byś miał tak... Żelu. Kokut. Okej. Mamy... Ej, nie myślałeś o tym, żebyśmy nagrywali te odcinki z publicznością? Ej, dajcie znać, czy chcielibyście kiedyś przyjechać do nas na nagrywania. Ustawimy tu trochę foteli. Ja bym chciał, jak David Letterman. Albo ja, że mam prawie tyle lat co on. Albo Jimmy Fallon. Okej, super. Widziałeś, że ma Jimmy Fallon na Instagramie? Więcej 15 milionów. Aha. No dobrze, to pójdzie na tył. Dobra, jedziemy, okay. O co może chodzić z efektem łabędzia? Ty, a na czym polega fenomen Jimmy'ego Fallona, powiedz mi? On nie jest ani ładny, kurwa, on jest jajcarzem? Jest. Jajcarz jest, tak? Ty jesteś ładny, jesteś zabawny, no i co? Działa. Kiedyś ci pieprzny. Dobra, no. Okej. Zagadka dla ciebie, no z czym ci się kojarzy ten efekt łabędzia? No czekaj, bo tu oni nie wiedzą, żeśmy to wszystko wycięli. Dobra, normalnie się zapytaj, bez irytacji. Nie ma żadnego wycinania. To jest fajne. A, dobrze, no to tak dobrze. Mi się wydaje. A, no to super, oho, mi to pasuje. No dobrze, dobrze. Czym mi się kojarzy efekt łabędzia? Tak, to jest psychologiczny efekt, no nie? No, bardzo szybko ci powiem. Byłeś mały, brzydki, szary, później się robisz taki ładny, biały, zagięty z pomarańczowym dziubaskiem. Ciekawe. Dokładnie. Ale nie i o to akurat chodzi, ale bardzo ciekawe. Bardzo ciekawe. Dobrze. Chodzi o to, że my w życiu patrzymy na innych ludzi i widzimy ich efekt pracy. Wow, jaki łabędź. Czy łabędź. Tak, Elon. Jaki Elon? Jak mu to łatwo idzie. Lata w kosmos. A nie widzimy, że tak jak łabędzie płynie po tym jeziorze życia. Że tak jak łabędzie płynie po tym jeziorze życia. Tak. Spokojnie, wydaje się, wow, jaki on zapanowany, osiągnął to wszystko, tak. A pod wodą... Nóżki zapieprzają. Dokładnie. No nie? I o to chodzi. Ale jazda. No, dobrze, dobrze. Teraz my tak samo porównujemy się do tych łabędzi, którzy płyną. Jesteśmy takimi kaczuszkami, jak Piotr powiedział. I mówię, ja nigdy tego nie osiągnę. Ja nie jestem w stanie być taki jak on. Ja jestem mały, szary. Jestem niewystarczający. Tak. A co zrobił, żeby taki być? Codziennie to robi, to nie? I jeszcze w dobrym kierunku. Dlatego musimy pamiętać, że każdy efekt widoczny, czy to ktoś się pochwali tym na Instagramie, czy widzimy sukces danej osoby w mediach, czy przejdzie po ulicy i myśli, niezły łabędź. To wszystko bierze. Potrzebuje czasu, no nie? Często pracujemy nad różnymi rzeczami, wydaje nam się, że to nie ma efektu. A trzeba być tak jak ten łabędź. Zapylać pod spodem na jeziorze naszych marzeń. Ty, Michaszek, aleś zapodał temat. Mogę ci zrobić teraz wtręt zupełnie z innej strony? Bardzo proszę. Bo tak samo było z Dawidem, królem. Nie, przepraszam. Nie, dobrze powiedziałem. I Goliat. Bo tam się wydaje, że Dawid wziął procę i pierdyknął tego dużego, średniowidzącego Goliata, nie? Tak. Ale tam wcześniej dopiero Marcin Jakimowicz zwrócił uwagę na to, że tam jest napisane, że gdy nikt nie widział, to Dawid wygrywał walki z lwami, wilkami, tługich tam, broniąc swoje owieczki, a ludzie, nawet tak jak my sobie na to patrzymy, ja się w ogóle kapnąłem o tym całkiem niedawno. Myślimy sobie, kurczę, przyszedł Dawid, zwyciężył Goliata. No nie, to był efekt jego walk, których nie widział nikt. No nie? To jest bardzo ciekawe to, co mówiłeś, nie? No właśnie, że nam się wydaje, że o kurde, taki gość zwyciężył Goliata. W sumie też bym tak mógł. Jesteś w cyrku. Widzisz kogoś, kto robi żonglerkę jabłkami. Tak. No i patrzymy na tę osobę, która tak żongluje tym i to jest takie proste się wydaje. A ile ona czasu włożyła, żeby być tym cyrkowcem? Ile treningów, no nie? Byłem w Las Vegas kiedyś. I tam jest taki Cirque du Soleil. Cirque du Soleil. No i masz tam... To jest tam, gdzie jest ten taki wielki czerwony... kosmiczną scenę jak 3 razy Tauron Arena. I to jest hotel. Każdy hotel ma takie sceny. I masz tam codziennie występy akrobatów, którzy robią takie rzeczy, że się to nawet nie śniło. Naprawdę? Tak, że ja nie... Skacze, z sufitu robi 50 piruetów do wody, z wody wyskakuje, ktoś go łapie, motor skacze, ten skacze na motor. Normalnie robisz tak. I to się wydaje takie proste, no nie? Że im to tak płynnie idzie. A to są właśnie efekty codziennych treningów. No i z Dawidem jest podobnie. Tak. Każdy z nas walczy. Teraz do was. Każdy z was walczy i zmaga się z drogą do celu jakiegoś. Pamiętajcie, że to, co robicie, ma sens. Że to doprowadzi was do waszych celów. Nie przestawajcie. Działajcie i napiszcie nam w komentarzu, nad czym teraz pracujecie. Ale odcinek zapodałeś, kolego drogi. Do zobaczenia jutro. Dzień dobry, tutaj Michał Szczepanek i Piotr Piwowar. Płyniemy niczym łabędź, czy łabędź po tym odcinku, jak po jeziorze on. Jeszcze raz trętwy wstęp. Nie, dobry był! Ja do tego dołożę tylko Rożnów. Przecież wiadomo, że jest jedyne jezioro w Sączu. To nie jest Sącz, dobra. Dzień dobry, tutaj Michał Szczepanek. Czekaj, nie ma innego jeziora w okolicy, no dajesz. Jest, w Starym Sączu jest. Stary, tam są jakieś stawy, kurwa, woda się nie rusza, nie ma bobrów. Dobra, jeszcze. Czorsztyn. Dobra, jeszcze. Nie ma bobrów. Nie wiem, jak tam ten wątek szedł. O ty mi wyrobiłeś. A, bo ci powiem o memie coś, nie? Nie, bo ty powiedziałeś, tak jak w tym memie. Tak jak w tym memie. Nie, ja mówię o żonglierce, a ty... No, była taka akcja, ty... A czekaj, mówisz... No, w ogóle... I piwo do odrzutowca kosztuje. Dokładnie, tak. Dopiero teraz nagrywam. Dosłownie. Dobra, żartujemy sobie, nie? No, ja nie żartowałem,